Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Asia Kowalska i przyjechałam do was ze Szczecina. I powiem wam, że o dziwo nikt mi nie kazał tu przyjechać. Przyjechałam tu z miłości. Z miłości do tego, który mnie stworzył. Z miłości do tego, który za mnie umarł na krzyżu. Chcę wam powiedzieć, że w swoim życiu miałam bardzo wiele różnych sytuacji. Bardzo trudnych też sytuacji. Na przykład jak byłam w trzeciej gimnazjum, chciałam się zabić. Z różnych powodów. I wzięłam tyle tabletek przeciwbólowych i leżałam z tym tak długo, że wszyscy lekarze byli pewni, że ja potrzebuję przeszczepu wątroby. A Bóg im na to serio, tak myślisz? I okazało się, że go nie potrzebuję. Na wątrobie nie było w ogóle ani śladu. Pielęgniarka, która mnie nie znała, nic o mnie nie wiedziała, stwierdziła, że coś nade mną czuwa. Ja przez większość swojego życia byłam w kościele katolickim. Ale w którymś momencie ja się tak bojałam, że tak trochę do świata, trochę do kościoła, trochę do świata, trochę do kościoła. I po prostu w którymś momencie już mi się nie chciało wracać do tego Boga, bo po co? Przecież zaraz i tak odejdę. W ogóle bez sensu nawet zajmować sobie tym głowę. I w tym momencie Pan Bóg mi pokazał, że ja go do tej pory wcale nie znałam. Pan Bóg mi pokazał, że ja nie idę do nieba, dlatego że zrobiłam to czy tamto. Właściwie to nawet będąc w kościele katolickim jakoś mi się to nie zgadzało, że kurde, przecież tyle dobrych rzeczy w życiu zrobiłam i że niby jak zgrzeszę, to mam iść do piekła? Tylko że ja wtedy z Boga zrobiłam humanistę, że on na pewno sobie pomyśli, że to i tamto zrobiłam dobrze, to na pewno do nieba nie pójdę. W ogóle nie idę do nieba przez to, co zrobiłam. Boga to w ogóle nie obchodzi. Do nieba idę dlatego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. Jeżeli chcesz, możesz go dzisiaj przyjąć do swojego życia. Nie obiecuję ci, że będzie w ogóle cukierkowo w twoim życiu słodko, jak ty tylko powiesz, tak Jezusie, ja chcę iść za tobą. Ja ci dzisiaj proponuję, żebyś ty go realnie przyjął do swojego życia. Ja teraz jestem w czasie, gdzie ja wychodzę z kompromisów w swoim życiu. Zwalniam się z pracy, szukam innej pracy. Rezygnuję z mieszkania, w którym mieszkam, szukam innego. A wiesz dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jestem, nie mogę żyć z Bogiem. Dlatego, że tam, gdzie jestem, ci ludzie proponują mi narkotyki, ci ludzie proponują mi świata. Ja tego nie chcę. Nie chcę tam być, więc dla Boga to zmieniam. Ja wiem, że On realnie zmienia rzeczy w moim życiu. Jeżeli przychodzisz tutaj, to proszę Cię, żebyś nie był obojętny na to, co do Ciebie mówię. Być może to jest jedyna okazja w Twoim życiu, kiedy słyszysz Ewangelię. O tym, że możesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Być może to jest jedyna okazja, gdzie Pan Bóg proponuje Ci, że On chce wejść do Twojego życia. Zainteresuj się Bogiem. Tylko On da Ci prawdziwe szczęście. Tylko On da Ci niebo. Jaki sens ma w ogóle śmierć, jeżeli Ty po śmierci trafisz do piekła? Ludzie narzekają na tą ziemię, a nie robią nic, żeby samych siebie i swoje życie poprawić. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, twoje życie nie ma sensu, moje też nie miało. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, w twoim życiu będą się działy beznadziejne rzeczy. W moim też się działy. I dopiero kiedy Bóg wszedł do mojego życia, dopiero kiedy ja postanowiłam, tak, tato, chcę za tobą iść, dopiero wtedy zaczęły w moim życiu dziać się dobre rzeczy. I nie było u mnie tak, że raz poszłam za Bogiem i już w ogóle halleluja, chwała Panu, już nigdy więcej nie zgrzeszyłam. Nie było tak. Odkąd pierwszy raz poznałam Jezusa, to zdarzało mi się odchodzić do świata. Ale ja wiem, że tata mnie kocha. Ja wiem, że w ogóle nie obchodzą go moje uczynki, bo ja urodziłam się na nowo. I wiem, że idę do nieba bez względu na to, co zrobię na tej ziemi. Dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, ja idę do nieba. Chcę się uświęcać na tej ziemi. Chcę dać Tobie dzisiaj Jezusa. Chcę, żebyś Go ode mnie wziął. Jeżeli jesteś chory, to ja Ci mówię, że Bóg, w którego ja wierzę, może Cię uzdrowić. Podejdź, nie ma problemu, uzdrowimy Cię. Jeżeli jest w Twoim życiu coś, co powoduje, że jesteś smutny, ja Ci mówię, że Bóg, w którego ja wierzę, może Cię uwolnić od tego wszystkiego. Podejdź, uwolnimy Cię, nie ma problemu. Tylko do Ciebie należy decyzja. To Ty musisz zdecydować, że chcesz iść za Bogiem. I tego Ci właśnie życzę, bo bez tego Twoje życie nie ma sensu, sorry.